Cześć, tu Sandra. Dzisiaj kartka komunijna dla dziewczynki, ale nie miało być różu, dlatego tutaj z panią, która zamawiała, stwierdziłyśmy, że pójdziemy w beż, biel i złoto. I kartka prezentuje się tak. To jest kartka do pudełka, także mamy kwiaty z famiranu, dosyć tutaj odstające elementy, ale też jakoś nie za dużo wymysłów, także taka, myślę, dosyć normalna. Papier, który tutaj użyłam, właśnie to jest papier beżowy i to jest bloczka Sentimental. Taki arkusz. Zaraz tu gdzieś jest drugi. O, to jest ten z tą taką ramką z kwiatów. No, z tym, że tu jest przycięty wykrojnikiem, także za dużo tych kwiatów też nie widać. Na środku mamy IHS ze złotego papieru. No i to jest ten wykrojnik z Craft & You, który pewnie wszyscy znają. Także mamy beż w postaci właśnie tego papieru na tle. Złota ramka, złoty napis. Tutaj pod spodem jeszcze też jest z wykrojnika taki podłużny element złoty. No i do tego są białe kwiaty z famiranu. Ten tutaj ma taki złoty ozdobny środek. Te mniejsze mają kryształki i złoty brokat. I tu jeszcze po bokach takie maluszki z pręcikami. Do tego koronka. To jest koronka z tych vinty czy gniociuchów. I to jest taki kolor albo wanilia, albo ekri. Teraz nie kojarzę konkretnie który. W każdym razie to nie jest biały, tylko właśnie taki jasno-beżowy odcień. Tutaj pod spodem jeszcze też mamy koronkę. I ona też jest taka właśnie beżowa, w takim samym odcieniu jak ta wstążka. Czyli nie jest biała, się tak nie rzuca w oczy. Mamy zielone listeczki. To są wycinanki chyba z Craft O'Clocka, jeśli dobrze pamiętam. Kilka takich gałązeczek z wykrojnika i to jest wycięte w takim beżowym papierze. Jakieś resztki miałam po prostu, tak sobie beżowy dopasowałam, żeby to podobny odcień był. I tutaj w niektórych miejscach są właśnie te gałązki poutykane. No i mamy też kropki i to są Nuvo Vintage Drops. I to jest konkretnie kolor Vanilla Milkshake. Taki też właśnie beżowy, ciepły odcień. Myślę, że fajnie tutaj pasuje właśnie do tych kwiatów, które są na grafikach. Z tyłu też taki papier beżowy. To też jakieś lemonki są, ale z innej kolekcji już. Coś tam po prostu dopasowałam. I tak by się karteczka prezentowała. Do tego białe pudełko z okienkiem. Już bez jakichś konkretnych ozdób. Także myślę, że elegancka, taka uniwersalna. Bez różu, tak jak miało być. Także mam nadzieję, że się spodoba. Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.